I cześć, witam was wszystkich tutaj Frodo, witajcie w kolejnym odcinku z Life is Strange. Tutaj ostatnio sobie zakończyliśmy. Tak, to jest bardzo ważne, dlatego że w poprzednim odcinku, słuchajcie, zebraliśmy dużo dowodów i tutaj jeszcze zostały mi na tej tablicy dwie takie wskazówki, muszę je rozwiązać. No dobra, zróbmy to. Thanks to David's own investigation, I should be able to find out what Nathan did during the party's week. Zdjęcie Kate. David should have done way more than take photos of Kate. Czy to jest ważne? Trzecia 17, słuchajcie. On coś wie... tak, trzecia 17. Potem mamy tu. I hope in this case that David has good tracking skills. Dobra, zobaczymy najpierw wszystkie i... Maybe he was trying to help Kate. Czemu? In his own messed up way. Narkotyki. Cały czas o tych narkotykach. Porozmawiać. Spójrz. Look at all these license plates. I hope he was tailing Nathan. No właśnie, bo to chodzi o... To jest Dawida, nie? David to jest ojczym Chloe. Does David know what's going on with Rachel, or is he just paranoid about everybody? Śledził właśnie ją tutaj. Wow. Czyli taki raport. You need to get rid of these damn cameras, David. Rozmieszczenie kamer. Potem jesteśmy my. Of course, I'm a suspect. Proving David sucks as a detective. Sorry. Okay. At least David was finally going after the right suspect. David really has been on Rachel's ass for a while. She should have been upset. Kurde, nie wiem, słuchajcie, co mam tutaj zaznaczyć. Może to. Znaczy zaznaczyć chciałem. To. To. Tylko to mamy o Kate czy o Rachel? Bo teraz nie wiem, słuchajcie. Those clues are not related. Bo o Kate. Looks like David was tracking somebody's car. Maybe even Nathan's. Good clue. Fail. Abort. Wrong clues. To może to. This is like goddamn math. I suck. No, ja wiem, że ja też jestem. Nie wiem, słuchajcie. I'll have to analyze these plates and coordinates to see if Nathan was under David's surveillance. Spies are us. No to dobra, jeśli chodzi o Natana, no to na pewno to. To odznacz. To... To wezmę. Looks like this is not relevant at all. To też i to wezmę. Okay, this is just sad, Max. Kurde, nie wiem, o co chodzi. Nathan. A to co to jest? To? To było jeszcze jego, tak? Może to. And that's all. Dobra. Please let me find some clues about Nathan in here. Tutaj też o Nathanie, tak? Czyli teraz wskazówki. I can see you know how to rock that big board. Dobra, chodźcie jeszcze tutaj, jeszcze dalej Dawida. Zbadaj to. Great. Now how do I find out which car is Nathan's to match the coordinates?
Yep, another car David was tracking. Mhm. Też trzy wskazówki. Who else was David tracking here? Why the hell are you following these people? And to where? Kurde. Of course Nathan drives an SUV. Overcompensating, as usual. No to czyli to na pewno, tak? There's Nathan dealing to the kids right out in the open. Dobra. I'm glad Warren got his revenge. Zupełnie inny samochód. That's definitely Chloe's car. Dobra. Interesting. Is this Nathan's car? Wowzer. This looks like an expensive machine. A to? Who does this car belong to? Tutaj wybite takie coś? Aż trzy rzeczy. Tutaj też mogę wybrać. Kurde. To. Teraz pytanie, czy ten? Czy tamten? Ten wybity. Looks like this is not relevant at all. Come on. Deduce Nathan's license plate number, then match it up with the coordinates. Mhm. Looks like this isn't the right combination. Nope. Maybe I should try to link other clues together. Oh, yes. Now we're finally getting somewhere. Okay. Chloe, let's plug in these numbers and see if they lead to an actual address. Aye, aye, Captain. Here we come, Rachel. Dobra, ale mamy jeszcze tutaj wskazówki Natana. I have to analyze Nathan's messages. What could help me unlock this phone? Dobra. Czyli może tak najpierw, o Jezu, najpierw tu. There's a lot of numbers in here. Tak, rzeczywiście. Tradycja rodziny uczy się, osiągnie bardzo dobre wyniki. Cieszy się tak. Czyli jakiś jego taki tam, wiecie, szkolny raport, że tak powiem, tak? Tak, student. Ulotka. This is the Vortex Club party where Nathan drugged Kate. Did he do the same thing to Rachel at another party? Ciekawe. If there is a dark room, we better find it. It's good thing Chloe slipped all these files on her flash drive. To jest też ciekawe, to. Holy shit. Nathan is seriously unhinged. But those numbers might be useful. Dobrze, to ja myślę, że to mogę zaznaczyć, jeżeli to jest. Wybierz to. Potem spójrz tu. So busted. It's good to see the Prescotts can't cover up all their tracks. W ciągu ostatnich miesięcy wielokrotnie przeszkadzał w prowadzeniu lekcji. Mhm, dobra. Zachowanie w klasie, odsunie odsłony do swojego internatu, resztę dnia. Szkoła nie może tolerować takiego zachowania. Czy jest jakiś tutaj na niego haczyk? Mhm. Oh, there has got to be some good shit in his phone. I just need the code to unlock it. Mhm. Couldn't hurt to give this pin code a whack. Ale wątpię, że to będzie to. No i chyba wszystko, tak? Tak. No to słuchajcie, aż cztery rzeczy muszę zaznaczyć, więc no to można by było ewentualnie wstukać.
Tu można by było zobaczyć też. No i ten telefon, nie? Okay, Max. Let's blow this code up and go home. Więcej tutaj nie było żadnych kodów innych. No i tutaj, słuchajcie, mam... O, Nathan, o co ty chcesz? Aha. Żeby się czasem nie osrał. To jeszcze to. Let's start hacking. Aha, dobra, czyli tutaj musimy wpisać PIN. No to słuchajcie, spójrzmy tu. Data urodzenia może? To by było zbyt proste, nie? Tu są jakieś 5, 4, 2. A ile jest liczb w telefonie? Tutaj same jedynki, jest jeszcze puk. 4, tak? Aha. Spójrz. Ale słuchajcie, nie mogę w nic wbić. Myślałem, że mogę. Wiecie, o co chodzi? Nie mogę ani jedynek, ani nic. Karta SIM. Nie wiem, o co chodzi, słuchajcie. Otwórz. No i... Aha, dobra, mam. Otwórz. Mam zrobić otwórz, a nie spójrz. Dobra. No jak tutaj damy jedynki same, to na pewno nie będzie to. Zastosuj. Ups, bad code. Czyli czterocyfrowy, tak? Nie, bo chodziło mi o kartę SIM, chodziło mi, bo tutaj są cztery jedynki. No ale to nie pasuje. Puk jest za długi, nie? Więc na pewno z tej karty tutaj. 0058, albo tak, 9535. Spróbujmy, no, 9535. Yeah. I knew it wouldn't be that easy. Też nie. Potem mamy 0058. Może 0058. Chociaż wątpię. You locked it, dumbass. Dajcie, jeszcze spiszę te tutaj 4, 4, 3, 6 i 5, 4, 3, 1. Bo tu jest na przykład 5, 4, 2, ale to 5, 4, 2 na czerwono, nie? 5, 4, 2. Pokażcie jeszcze tu. Tu są jeszcze jakieś liczby. Albo rocznik 1995. O, to czekajcie, to może puk. Bo tu jest puk. 87 89 7 808. Może ten puk. Otwórz. Chodźcie, jeszcze puk spróbujemy. 8 7 8 9 7 8 08. Booyah. No. Let's find out what Nathan Prescott has been trying to hide. Dobra, może być. Czytaj. Co tam potrzebuję? Pigu, ok, super, szmata. Szmato, sprzedałaś mi pył. Chuj, uspokój się, przywieź mi to. Dobra, nie zbliżę się. Psy na plaży. Yes. This is all about Nathan trying to. Coś w domu? Zaszalejemy w domu? W drodze na pewno. Bonga, ok. Nathan was jonesing hard the night of the party.
He didn't have enough drugs. Okay, muszę się sztachnąć natychmiast. Dobra, samochód, nie mam czasu. Jechać. Wyciągaj hajs. Drug dealer drama. Czego potrzebujesz? Mhm. Przyjeżdżaj. God, Nathan. You're out of control. Potrzebujesz trawy, teraz uspokój się. Poratuj kolegę, czyli koniecznie chciał. So it was you. Now I can officially call you a psychostalker. A, teraz tutaj mu grozi. No, Nathan, it's time for you to watch out. Asshole. Aha, okej, okay. Dobra. Is this from Nathan's father? That's brutal. No okej, okay. Tu ojciec go tam dorosłego, ty prosi się poradzić samemu. Być dumny, jeszcze daleka droga. Dobra, wszystko. Co więcej? W sumie nie było nic takiego istotnego. Kurde, na pewno, naprawdę jeszcze to. Take a breath, Boże. Go through all this data and you can find out where Nathan took Kate after the party. Gdzie on mógł ją zabrać? Pokaż. O Jezu. To na pewno nie. Nie odznacz, tylko spójrz, chciałem. Muszę to wszystko jeszcze raz. Na plaży. Wciągnij hajs, no gdzie mam jechać? Kurde, powiem wam, że dużo tego tutaj. Pełni bonga, jestem w domu, no może to. A to? Też nie, nie wiem. Nie wiem, które z tych mogłoby tu coś w ogóle wnieść. A, i tutaj tą datę muszę. Ulotka. A tu jeszcze zdjęcie. Pokażcie te zdjęcia. Was Frank meeting Nathan at the junkyard? I tu godzinka, nie? O, ja muszę nad tym posiedzieć, słuchajcie. If Joyce knew what Nathan did to Chloe, she would fry his ass. Muszę nad tym that posiedzieć. That is like Frank's main office. Oh, that has to be the Prescott estate. Poor rich Nathan. I know Nathan wasn't looking for Bigfoot in the forest. Not much out there. Somebody is stocking up on gas. Why? Coś spalić? No doubt that Nathan stays in his dorm room. So he could be hiding clues there too. No dobrze, za chwilę będę, pomalutku będę tutaj rozkminiał, a w końcu pokażę wam moment, w którym mi się to udało, no bo ja nie za bardzo w takie rzeczy, wiecie, no, muszę po prostu chwilę pomyśleć, nie zrobię tego na nagraniu, bo to by trwał cały jeden odcinek. Wiecie co, jestem z powrotem. Tutaj na przykład mamy daty, wiecie? Tak po tych datach sobie patrzę. 4.10.22 na przykład, 20 w pół do 11, gdzieś tak mniej więcej, no nie? 4.10. I to by mi się zgadzało na przykład z tym tu i... O Jezus, który tutaj jeszcze patrzyłem sobie, spójrz. 4.10, to był 10.07, to nie. Tu? Tak, tutaj. 4.10, czyli brał od niego, tylko że tutaj 4.10, tylko o 11, nie wiem czemu o 11, no ale dobra, nie, jeszcze tylko spojrzyj, no no nie, nie ma już 4.10, jest tutaj, natomiast tu, tak sobie liczę, że każde z tych muszę po jednym, nie?
Tutaj też mamy, widzicie, 10, 7, ale 4 to jest w sumie. To jest 6, to nie. Tutaj jeszcze było gdzieś chyba. Spójrz. O, tu. 10. Wróć. No, dobra. Ale no, musiałem troszkę czasu na to poświęcić. This is definitely the place. Let me dig up some more clothes here. Nope. Nothing, Max. There's nothing here. Just some shitty old barn. Let's keep searching and find out who owns this haunted barn. I'm on this. Hold on. Może by tam pojechać, zobaczyć? Somebody named Harry Aaron Prescott. I'm shocked. Should we call the police? No czekaj. Fuck that. You know the police here are like Nathan's private security, right? That's so messed up. As you've noticed, this whole town is messed up. We can't trust anybody except each other. So we have to go out to that farmhouse by ourselves. I was afraid you'd say that. We could call Warren since he kicked Nathan's ass. It's just the two of us, nobody else. And I'm not scared at all. You have the power. I feel like we're this close to finding Rachel. We have to find her, Max. We will. But remember, my power isn't infinite. We still have to be careful. Do you hear, Chloe? Yes, sir. Co, jedziemy na do stodoły? No i jest, okej. Okay. Się prawie rozlatuje, tu widzę. Holy shit, this is scary. Troszkę. I know. But we're here. Let's go find the best way in. Whoa, check this out. Fresh tire tracks. Mhm. Dude, somebody was just here. Then we need to get in that barn. Dobra, można się rozejrzeć. Samochód. Watson, we can safely assume that this ancient vehicle is not our suspect. A wiewióreczka. Okej. Okay. Warren, co tam? Tak, idziemy z tobą na imprezę. Spoko. Się podjarał tym? A tutaj to na pewno, ale jeszcze to sprawdzę, słuchajcie. Zasilenie. No. Why would somebody run all that electricity into an old empty barn? No, wiesz. Światełko się przyda. Hmm. These are thick tracks and definitely fresh. Nathan's SUV? Wiewiórki. Blacha. Przesuń. Chloe, I found the front door. Come on. Oh, yes. Maximus rules. God, this is way too Blair Witch. I have goosebumps all over. Blair Witch, trzeba zagrać, słuchajcie. Koniecznie. Hey, check out this old chest. A little louder, Chloe. Jeez, that is ancient. Jackpot. Old shit. No, no, look closer. Harry Aaron Prescott and family donate new library to Arcadia Bay. Prescott Industries celebrate grand opening. The Prescotts bring bomb shelter boom to town. My scrapbook. You search for more clues and I'll scope out the area. Jeszcze sobie tak pomyślałem, że może ktoś... może ta Rachel też ma
takie mocze. Mocze, tak. But that can't be the only thing here. Mocze ma takie. Ma takie moce i ta rodzina ją przytrzymuje, może dla własnych celów, nie wiem, mocze. Even Harry Aaron was into selfies. Ja się ubawiłem. Jezus, wiecie co, ja już chyba powinienem skończyć. This tractor has paid its dues. Dość na dzisiaj. Ślady. Okay, there's no reason for anybody to drive out here. But there must be. I guess the Prescotts were just born bastards. Panie Lona, piszę w związku z pana ogromnym długiem, który zdaje się pan ignorować. Prescottowie, biznesmen jest, jak to należy dostawać. Dobra. Odsetki idą. Kurde. Dobra, to są te ślady. Jakieś zdjęcie, słuchajcie. Wow, sir. Talk about home on the range. Kiedy... Spójrz. There's no way this rusty ass button will activate these ropes or pulleys. Kto wie? W końcu tutaj doprowadzili prąd. Co różnie może być? Widły. If a zombie shows up, I have my weapon. Hack. These hooks are used to lift haystacks. I saw them in a Friday the 13th movie. Ah, the good old days. To znaczy? Aha. No jakiś paragon, zakupki. Sianko. So many haystacks. So few needles. No i co? I to by było, słuchajcie, chyba na tyle. Chyba, że coś może jeszcze, wiecie, w górze jest, bo tak... Co to jest? Ziemia? Ojeju. Nothing here. Aha, dobra. Kurwa, wiecie, wszędzie trzeba rozejrzeć, bo to... Tu są ślady, tu jest ta skrzynia, tu jest ten traktor. O, tu jest jeszcze ziemia, czekajcie. Nothing here. Może gdzieś znajdziemy jakieś takie przejście, w sensie... O, na przykład jakąś klapę w ziemi. A ona tam przetrzymywana jest. Jezu, ale by było. Just rotting wood. Z jakiegoś horroru normalnie. Patrzcie, tutaj też. No i? Coś, bo nic nie mówisz. Co to jest? Tu jest jeszcze ziemia, czekajcie, może to. A tam jakaś klapa jest, jednak dobrze mówię. No i? To może dalsza część tej klapy. Wow. What is this? It's totally brand new. Why? No, Supermax. You can't open this with your bare hands. No to weź ten hak tutaj, albo te widły, nie wiem. Stoisz jak widły. Okay, Chloe. I found some kind of hatch, but it's locked. I got this. I hope. Let me know the second you need any help. I tutaj dawaj ten przycisk, może to coś da. Spójrz. There's no way this rusty ass button will activate these ropes or pulleys. No to... Jak to idzie? Tu? No i tu. Podest. A tego nie było. Spójrz. The rope leads up to that platform. Must climb. To bier. Chloe, can you give me a hand? Sorry. Sidekick at your service. Hop, hop and away, Supermax. I dig having minions. Co jeszcze wyżej? Stary silnik, pociągnij. To tak ma być? Aha, bo ty chcesz jeszcze wyżej wejść. That looks sturdy enough to stand on. No to daj, opka do góry.
Dobra, i teraz co my tu mamy? Pociągnij. A tu jest jeszcze coś? A nie, bo to idzie tędy. I tu chyba nic więcej nie będzie, tak? O, sowa. Można zrobić jej zdjęcie. Good evening, Doctor Who. Sorry. Dobra, mamy osiągnięcie. No to dobra, no to tutaj. Here's the other end of the rope. Trzeba za to pociągnąć, to pewne. Nope. I can't pull this rope without tearing my flesh off. I need to hook this up to something heavier. Aha. A tutaj coś jest takiego? Be careful up there, Max. Staram się, ale wiesz co? Kuźwa. Nie ma chyba nic tutaj. Chyba, że po prostu tutaj. On to, ten stary silnik. That looks sturdy enough to stand on. Gdzie ta lina idzie, no? To pomyślałem sobie, że wiecie, że ten silnik, no nie, bo on jest w miarę taki ciężki. Here's the other end of the rope. No, no, no. Ona mi nic nie pomoże, tak? Tak. No powiem wam, że dziwne, jakoś się czuję, nie wiem o co chodzi. Tu idzie, no dobra, idzie, idzie i tu jest lina. Dobra, muszę zejść, no bo nie wiem, co mam robić. Tutaj jest tylko spójrz. Widły, spójrz. Kłódka. I have to get through this monster padlock first. Skrzynka. Sprawdź. Oh, the good old days. To było już. No i te siano tu so jest. Many haystacks, so few needles. Nie wiem, słuchajcie, mam. Ona mi tu nic nie pomoże, tak? Co to jest? Damn, those pliers are fossilized. I need something strong to smash this padlock. Boring, boring. Traktor, spójrz tylko jest. O kurde, wiecie co? No zaraz. Zakopałem się, nie wiem o co chodzi. Pretty sure this old pitchfork won't open a padlock. Try again, Max. There's no way this rusty ass button will activate these ropes or pulleys. Byś się zdziwiła. A może jeszcze coś, słuchajcie, na zewnątrz coś? Może coś pominąłem? Czym się tam patrzysz? Somebody run all that electricity into an old empty barn. Watch us. Nie, tutaj słuchajcie, to nie ma nic. Ah, Jesus. No niestety, nie wiem co to robić.
Najchętniej to bym tutaj, pod to, podczepił. Nie! Jezu. Nie chcę. Chcę do góry. Tam dotkniecie, to koniec. Już od razu schodzi sama. Nic, jak mi się nie uda teraz, no to będę miał kminić w następnym odcinku, aż... Nie, muszę odpocząć. Dzisiaj były zagadki i się pogubiłem się z tym wszystkim. Ja bym do tego silnika i wtedy to by poszło jebut. A tak tutaj nic nie mogę zrobić. Jest lina, no i co z tego, że jest? Nie wiem, czy ja czegoś nie widzę. This tractor has paid its dues. No wiecie co? Dobra, wyczerpały mi się pomysły. Naprawdę. Pretty sure this old pitchfork won't open a padlock. Try again, Max. Słuchajcie, jestem z powrotem. Tak sobie pomyślałem, że... czy tutaj nie można by było ewentualnie cofnąć czasu? Wiecie, o co chodzi? Ja zapominam o tym, serio. Jeszcze. Chodzi mi o to, czy to jest taka możliwość, żeby... Żeby ten silnik pojawił mi się teraz. Wiecie, coś takiego jak zrobiliśmy w szkole podobnego. Patrzcie jeszcze. Czy pojawi mi się tutaj ten silnik na górze? Tak. No o to chodziło. Kuźwa. Zapominam o tym, że mamy tą moc jednak i wiecie... że trzeba to tak w ten sposób też wykorzystać. Mi się wszystko wyczerpało, nie wiedziałem, co mam robić tutaj. Tak pomyślałem też o tym, no ale to trochę też zajęło, więc to nie jest też tak hop-siup. Tak jak było w szkole, że drzwi się za nami zamknęły. Dobra, pociągnij to teraz, nie. No, potrzebujemy to. Giver strikes again. Będzie. Słuchajcie, będę kończyć. Otworzymy sobie właz w następnym odcinku. Więc dzisiaj wam bardzo dziękuję. Trudny odcinek. Bardzo dużo zagadek. Ciężko mi to szło. Trochę cięć. Ale idziemy do przodu pomalutku. Dziękuję i zapraszam na następny. Trzymajcie się. Cześć.